Cześć, to Agata. Jeśli znasz mnie z mojego kanału na YouTubie, jesteś teraz pewnie troszkę zaskoczona i zaskoczony, że w dzisiejszym odcinku nie możesz mnie zobaczyć. Mimo wszystko mam nadzieję, że wystarczy Ci mój głos, a po tym odcinku przekonasz się do nowej formy Izrealia, jaką jest podcast. Podcast nie zastąpi standardowych odcinków, a przynajmniej taki mam póki co plan. Będzie raczej dodatkiem do filmów, które wrzucam na YouTuba. Jak sami widzicie, ma nieco inny tytuł, bo pomimo, że jest częścią kanału, to będzie od jego standardowej formy nieco się różnić. Pomyślałam sobie, że pamiętniki z Izraela będą miejscem radosnym, raczej pozbawionym kontrowersyjnych tematów i bardziej skupiającym się na codziennym życiu. No i w ogóle na różnych aspektach życia na emigracji właśnie. Zresztą to moi widzowie z YouTube'a od dawna przekonywali mnie do spróbowania swoich sił w nagrywaniu podcastów. A mi się ten pomysł bardzo, bardzo spodobał. Robienie filmów kocham całym sercem, ale podcasty mają wiele zalet. Na przykład mogę nagrywać dla Was w piżamie, bo i tak mnie nie widać. Tak czy siak, mam nadzieję, że przypadną Wam do gustu i umilą domowe porządki albo drogę do pracy. Zanim zacznę, ostatnie krótkie ogłoszenie techniczne. Podcasty będą pojawiały się na YouTubie obok regularnych odcinków, a jeżeli macie ochotę słuchać mnie na typowo podcastowych platformach, też jak najbardziej zapraszam i wszystkie linki pojawią się w opisie pod materiałem na YouTube. No ale przejdźmy już do odcinka. Jakiś czas temu byłam na speed datingu. Dla tych, którzy nie do końca wiedzą, co kryje się za tą nazwą, spieszę z wyjaśnieniem. Speed dating to rodzaj wydarzenia, na które przychodzi się w celu poznania, mówiąc górnolotnie, drugiej połówki. Albo po prostu w poszukiwaniu romantycznej relacji. Szybkie randki, jak sama nazwa wskazuje, odbywają się zazwyczaj w restauracji albo innym tego typu miejscu, gdzie w bliskiej odległości rozkłada się stoliki, tak aby uczestnicy mogli szybko pomiędzy nimi się przemieszczać. Na randkę z jedną osobą przeznaczone jest zazwyczaj około 5 minut, po których zmienia się stolik i zaczyna rozmowę z kolejną. Kilka minut na uczestnika ma nam wystarczyć, aby ocenić, czy pojawiła się przysłowiowa chemia. No i wiecie, czy kliknęło po prostu. Do tej pory speed dating widziałam tylko w filmach i zawsze wydawał mi się niesamowicie śmiesznym i ciekawym sposobem na poznawanie ludzi. Poza tym sami pomyślcie. Nawet jak randka jest mega awkward, wystarczy wytrzymać 5 minut i można bez krępacji zmienić stolik, zwalając to na zasady spotkania. Nie trzeba uciekać przez okno restauracyjnej łazienki, jak to robią w komediach romantycznych. Ale czy to ustanowione 5 minut wystarczy, aby ocenić drugiego człowieka? Mi osobiście wydaje się, że często oceniamy ludzi nawet szybciej. Sami zresztą wiecie, co mówią o słynnym pierwszym wrażeniu. Wyrabiamy je w ciągu sekund. Poza tym przecież nic nie stoi na przeszkodzie, aby spotkać się jeszcze raz po speed datingu. Na przykład właśnie z tymi osobami, które w jakiś sposób nas zaintrygowały. Kilka dni temu siedzę sobie więc na Facebooku i widzę, że na jednej z moich ulubionych grup otworzyło się wydarzenie speed datingu w Tel Awiwie. Nie był to jednak, słuchajcie, speed dating romantyczny, bynajmniej. Grupa, na której pojawiło się ogłoszenie, to grupa dla kobiet mieszkających w Tel Awiwie lub okolicach. Swoją drogą, jest to jedno z najfajniejszych miejsc w internecie, jakie udało mi się do tej pory znaleźć. Zresztą, jeżeli korzystacie z grup facebookowych, to dobrze wiecie, co się na nich czasami dzieje. Więc znalezienie takiej, w której ludzie nie plują na siebie jadem, stanowiło miłą odmianę. Grupa ma taki fajny, feministyczny, solidarystyczny charakter i została założona przez kobiety dla kobiet. Skupia się głównie na emigrantkach i pomaganiu sobie nawzajem po przyjeździe do Izraela. Musicie bowiem wiedzieć, że w Izraelu istnieje taki fenomen, że mnóstwo kobiet z całego świata rzuca wszystko i przeprowadza się tutaj dla swojego izraelskiego partnera. Są wśród nich Amerykanki, Ukrainki, Hiszpanki, nawet Polki i wiele, wiele innych, o czym przekonacie się zresztą niedługo. Dlaczego? No, to już temat na oddzielny odcinek i od razu wpisuję go na listę. Te wszystkie kobiety przyjeżdżają, słuchajcie, do Izraela i często borykają się z bardzo podobnymi problemami. Są samotne, nie mają rodziny, przyjaciół, poza oczywiście przyjaciółmi swojego partnera, no i generalnie muszą zaczynać wszystko od nowa. Do dziś pamiętam zwrot, który tuż po mojej imigracji działał na mnie jak płachta na byka. You need to make friends. Słyszałam to non-stop od każdego. Zwłaszcza po angielsku brzmi to dość okrutnie w mojej opinii, bo musisz sobie zrobić przyjaciół, tak jak kanapkę. I wiecie, tuż po przyjeździe do Izraela w ogóle nie potrafiłam sobie tego wyobrazić. W moim rozumieniu przyjaciele, tutaj stawiam cudzysłów, robili się sami. Poznawało się ich w szkole, pracy, przez przyjaciół, przyjaciół rodziców. Przyjaźń była czymś naturalnym, czymś, czego nie trzeba było szukać. Po prostu przychodziła wraz z różnymi okolicznościami. I tak w dzieciństwie znajdowanie przyjaciół jest oczywiście prostsze, bo spędzamy z rówieśnikami kilka godzin dziennie w szkole, no i rzecz dzieje się sama.
Poza tym, w mojej skromnej ocenie, nic nie może się równać przyjaźni zawartej w dzieciństwie. Jak masz przyjaciela lub przyjaciółkę, z którą dorastasz, dzielisz sekrety, problemy rodzinne, no i w ogóle życie w jego najbardziej intensywnym momencie, jakim jest okres dojrzewania, nic i nikt tego nie pobije. To jest więź, której prawdopodobnie w dorosłym życiu raczej nie uda się stworzyć czy odtworzyć, przynajmniej takie są moje uczucia, chociaż bardzo chciałabym się mylić. Zostawiając ze sobą przyjaciół, którzy znali mnie od małego, nie mogłam więc wyobrazić sobie, jakim cudem miałabym teraz tutaj, w nowym kraju, na obczyźnie, zrobić sobie nowych. Uczepiłam się trochę tego angielskiego zwrotu i jego dosłownego tłumaczenia, dlatego że w zasadzie dobrze oddaje moje emocje i trudy, z którymi przyszło mi się mierzyć. Na początku wydawało mi się więc, że w Izraelu po prostu przyjaciół mieć nie będę, albo będą to jakieś strasznie powierzchowne, góra koleżeńskie relacje. Z czasem jednak samotność i brak własnego życia poza partnerem zaczęła mi mocno doskwierać. Zwłaszcza kiedy musiałam obserwować jego życie i mierzyć się z tym, że to właśnie on obrazuje wszystko, czego mi brakuje. Ma tu rodzinę, przyjaciół z dzieciństwa, których zresztą nazywa dosłownie friends from home, czyli przyjaciele z domu, no i w ogóle mieszka u siebie, w swojej strefie komfortu, mówi w natywnym języku itd., itd. Poza tym każdy, kto żył lub żyje na emigracji, wie, jak bardzo zmienia ona człowieka. Powiedzenie, że podróże kształcą, ma w sobie dużo prawdy, ale kształcą czy nie, na pewno otwierają. Nie wiem, czy potrafiłabym wskazać coś, co jest większym wyjściem ze strefy komfortu niż emigracja. Mnie przynajmniej zmieniła bardzo, ale to też jest temat na oddzielny odcinek. Zresztą wiecie co, lista jest długa na kolejne odcinki. Po 2,5 roku w Izraelu nie mogłam już dłużej. Udało mi się stworzyć jedną czy dwie bliskie relacje ze wspaniałymi kobietami, też imigrantkami, ale w dalszym ciągu czułam się strasznie samotna. No i wtedy zobaczyłam to facebookowe wydarzenie. Speed dating, ale nie romantyczny. Speed dating dla kobiet, które szukają innych kobiet, ale przyjaciółek. Dla takich jak ja, które są nieco zdesperowane, ale tak przy okazji uważam, że chociaż słowo desperacja ma bardzo negatywny wydźwięk, w tych okolicznościach jest czymś zupełnie naturalnym i nie należy się jej wstydzić. Każdy potrzebuje przyjaciela, towarzystwa i życia poza związkiem. Poza tym, jak to się mądrze mówi, człowiek to zwierzę stadne. Speed dating w celu szukania przyjaźni wydał mi się czymś po prostu prześmiesznym i przegenialnym. Najpierw zaczęłam się śmiać, potem stwierdziłam, że w życiu na coś takiego nie pójdę, bo jestem zbyt nieśmiała, zbyt introwertyczna, wstydzę się i w ogóle to czyste szaleństwo. Najlepiej to zostać sobie na ciepłej kanapie, sama ze swoją samotnością i taplać się w swoim comfort zone. Potem przypomniały mi się mądre słowa. Strefa komfortu to piękne miejsce, ale nic tam nigdy nie rośnie. Powtórzę to jeszcze raz, żeby wybrzmiało, bo te słowa kilka lat temu całkowicie zmieniły moje podejście do życia. Strefa komfortu to piękne miejsce, ale nic tam nigdy nie rośnie. Kliknęłam w facebookowe wydarzenie, żeby zobaczyć jego opis i sprawdzić, jak się mogę zarejestrować. Okazało się, że bilet kosztuje 30 szekli, czyli około 30 zł, i wliczone są w niego dwa drinki. Tak przy okazji, to bardzo tanio, bo jeden drink w barze w Izraelu to około 50 szekli. Organizatorce zależało, żeby na wydarzenie mogli przyjść wszyscy i żeby było ono osiągalne dla każdego, niezależnie od statusu finansowego. Motały mną wątpliwości, chciałam po prostu to wszystko olać, zamknąć tego głupiego Facebooka i wrócić pod koc. Biłam się trochę z myślami i wtedy pomyślałam sobie, że kupię ten cholerny bilet, bo może mnie to trochę zmotywuje. Wydarzenie miało być już kolejnego dnia, więc trzeba było się szybko decydować. Pomyślałam sobie zresztą, że w najgorszym wypadku stracę 30 szekli, a to nie majątek, więc można się łatwo wycofać. Także jak sami widzicie, miałam już opracowaną całą strategię. Kliknęłam, zapłaciłam i od razu zamknęłam laptopa. Co ma być, to będzie i stwierdziłam, że jutro się zobaczy. Wysłałam SMS-a do swojego faceta, chwaląc mu się, że zdobyłam się na coś szalonego. Chwilę później spłynęła na mnie, słuchajcie, ogromna duma. Duma z samej siebie, bo pomimo, że dopiero kupiłam bilet, to poczułam, że wreszcie wzięłam sprawy w swoje ręce. Ja, królowa prokrastynacji. Ja, która 2,5 roku czekała, aż przyjaciele znajdą się sami, albo była gotowa pogodzić się z wizją życia bez przyjaciół. Następnego dnia nie czułam się najlepiej. Miałam jakiś spadek energii, a do tego dość ciężki dzień w pracy. Stwierdziłam wtedy, że nie pójdę na speed dating. No ale oczywiście ta myśl nie dawała mi spokoju i odezwał się lęk przed przegapieniem czegoś ważnego. Czyli witaj FOMO, moje drugie imię zaraz po prokrastynacji.
Tego dnia dużo do siebie gadałam, bo ja w ogóle lubię ze sobą rozmawiać. No i doszłam do wniosku, że ostateczną decyzję podejmę po pracy. Po pracy zmieniłam zdanie jeszcze ze 3 razy, aż złapałam siebie samą za kołnierz i zaciągnęłam pod prysznic. Taktyka nie myśl, rób to moje kolejne motto, które tak samo jak mądrość o strefie komfortu usłyszałam kiedyś od przyjaciela. Stosuję do dziś. Godzinę później byłam już w autobusie. I wiecie, co mi najbardziej pomogło w opanowaniu stresu? Właśnie ten podcast. Potraktowałam speed dating, zwłaszcza na początku, jako robienie researchu do odcinka podcastu. Tak było mi się jakoś łatwiej zdystansować, więc jeżeli przyjdzie Wam kiedyś mierzyć się z wydarzeniem, które Was mocno stresuje, polecam wcielić się w rolę dziennikarza i wyobrazić sobie, że to część Waszej pracy. Że zbieracie dane. Nawet jeżeli to totalna bzdura, mi na przykład bardzo pomaga. Było ciepło, to grudzień, wciąż Tel Awiw. Pomimo kilku deszczowych dni, temperatura jest podobna do polskiej wiosny. Dotarłam na miejsce i weszłam do środka, odsuwając ciężką granatową zasłonę. Na nadgarstku zawiązano mi papierową bransoletkę i dostałam samoprzylepną karteczkę, na której miałam napisać imię i 3-4 słowa o sobie. Usiadłam przy barze i obserwowałam rozmawiające wokół mnie kobiety. Po kilku minutach dołączyłam do rozmowy, chociaż mój wewnętrzny introwertyk płakał i błagał, żebym tego nie robiła. Powiedziałam mu: stary, nie myśl, tylko rób. Nie było tak źle, trochę niezręcznie, wiadomo, ale dawałam radę, chociaż najbardziej to chciałam, żeby wreszcie zaczęła się zabawa ze stolikami, bo przynajmniej wtedy będę wiedziała, co ze sobą zrobić. Patrzyłam na te wszystkie kobiety i powiem Wam szczerze, że dawno nie czułam się tak pokrzepiona. Pokrzepiona to jest dobre słowo. Po pierwsze widzisz, że te osoby wokół Ciebie płyną na tej samej łodzi. Myślisz sobie: okej, nie jestem jedyną desperatką łaknącą babskiej przyjaźni, nie jestem jedyną, której cholernie ciężko było się zebrać, przyjść tutaj i przyznać przed sobą i innymi, że potrzebuję bratniej duszy. Nie tylko ja tu stoję jak kołek, nerwowo się uśmiechając i szukając w głowie tematów do rozmów. Fajnie poza tym poobserwować ludzi. Od zawsze jakoś fascynowały mnie ludzkie zachowania i tak właśnie z uśmiechem patrzyłam sobie na te wszystkie babki wokół mnie. Różnych narodowości, różnych temperamentów, mówiące w różnych językach. Do moich uszu docierał głównie angielski, ale we wszelkich możliwych akcentach. Nie mogłam się już doczekać, aż poznam je wszystkie. Prowadząca, swoją drogą niesamowita Brazylijka, od lat robiąca masę na rzecz kobiecej przyjaźni w Izraelu, stanęła wreszcie na środku, przełknęła ostatni łyk wina i ogłosiła zasady wydarzenia. Co 5 minut miała zatrzymać się muzyka i miał wybrzmieć dzwonek ogłaszający czas na zmianę stolika. Moja pierwsza randka, będę się jednak trzymać romantycznego nazewnictwa ze względu na nazwę wydarzenia, poszła gładko, bo właśnie z tą samą dziewczyną przegadałam większość czasu jeszcze przed zabawą ze stolikami. Była z Holandii, miała przepiękną burzę rudych loków i wydawało mi się, że nadawałyśmy na tych samych falach. Kolejne randki były z Litwy, Stanów, Brazylii, Francji, Argentyny, Wenezueli, Węgier, Wielkiej Brytanii i na pewno jeszcze kilku innych krajów, które teraz wypadły mi z pamięci. Po chyba drugiej albo trzeciej zamianie stolików tak mocno wkręciłam się w zabawę, że wiecie co? Nawet przestało być niezręcznie. Poza tym odkryłam w sobie nową cechę. Do tej pory nie znałam siebie od tej strony, ale okazało się, że to właściwie ja zadawałam pytania i podtrzymywałam te wszystkie rozmowy. Być może był to po prostu lęk przed niezręczną ciszą, na tyle silny, że zagłuszałam go słowotokiem, ale mimo wszystko. Zaskoczyła mnie moja własna śmiałość. Co prawda, randki były dość powtarzalne, bo takie też były pytania. Wiecie, wyobraźcie sobie, że ktoś siada naprzeciwko Was, więc lecicie. Skąd jesteś, czym się zajmujesz, za czym tęsknisz, jak Ci w Izraelu i tak dalej, i tak dalej. Najbardziej zdumiewało mnie, chociaż doświadczyłam już tego uczucia wcześniej, kiedy pracowałam w międzynarodowym środowisku, że wszystkie jesteśmy z zupełnie różnych zakątków świata, a tak naprawdę niewiele nas dzieli. Każda wychowana w innej kulturze, mówiąca w innym języku, przyzwyczajona do innej rzeczywistości. A koniec końców siedzimy przy tych stolikach i różnic w zasadzie nie widać. Wszystkie zmagamy się z tymi samymi problemami oraz kochamy i nienawidzimy Izrael za podobne rzeczy. Wieczorem tęsknimy za domami, choć tak różnymi od siebie, to jednak prawie zawsze z jakimś wspólnym mianownikiem. No i może brzmi to ckliwie, ale właśnie dlatego uważam, że emigracja otwiera głowę. Pokazuje, że pod koniec dnia wszyscy jesteśmy ludźmi, a różnice kulturowe zanikają przy bliższym poznaniu. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, którą musicie wiedzieć i mam nadzieję, że nie macie mi za złe dygresji, które co jakiś czas wtrącam, ale wydają mi się one kluczowe w całej tej historii o speed datingu. Izrael to jest miks wielu kultur. Żydzi i nie tylko Żydzi z całego świata masowo emigrują tu od lat. Każdy przynosi coś swojego, ze swojej własnej kultury. Jest to poza tym kraj, w którym nikogo nie dziwi widok emigranta.
Wielu z nich przyjeżdża bez znajomości hebrajskiego, angielski jest więc tutaj wszechobecny i bez problemu można się dogadać. Emigranci zazwyczaj nie wzbudzają w Izraelczykach złości czy niesmaku, bo tu każdy kiedyś skąd się emigrował. Na emigracji, na Alii, czyli przyjeździe Żydów do Izraela, budowany był Izrael. Dlatego choć nie jest to łatwe miejsce do życia, to czym innym jest bycie imigrantem w Izraelu, a czym innym imigrantem na przykład w Wielkiej Brytanii? Polacy zresztą coś o tym wiedzą. I to właśnie często wspominały moje randki. Mówiły, że w Izraelu łatwiej być emigrantem niż gdziekolwiek indziej. Nie ze względu na łatwość życia w tym kraju, ale ze względu na to, że imigrant tutaj to nic egzotycznego. Po kilkunastu minutach wszystko zaczęło mi się mieszać. Trochę nie mogłam się połapać, czy pytanie, które właśnie zadaję, już zadawałam poprzedniej kandydatce i czy się przypadkiem nie powtarzam. Niosła mnie chyba adrenalina, bo wszystko szło gładko i w zasadzie była tylko jedna randka, która szła dość mozolnie. A wiecie, nawet 5 minut może mijać wolno, jak się nie ma chemii z drugą osobą. Okazało się, że nie wystarczyło czasu, żeby poznać wszystkie uczestniczki i wtedy właśnie odezwało się moje FOMO, czyli lęk przed przegapieniem. No bo co jeżeli nie pogadałam akurat z tą dziewczyną, która okazałaby się być moją przyjaciółkową drugą połówką? Na szczęście w miarę szybko udało mi się samą siebie pocieszyć, stwierdzając, że na pewno los zadbał, aby było dokładnie odwrotnie. Czyli pogadałam z tymi, którymi miałam pogadać. Po randkach, kiedy wszystkim nam wirowało już w głowie od skakania pomiędzy stolikami, no i oczywiście od kilku lampek wina, przyszedł czas na toast i zdjęcia. Dawno się tak nie śmiałam, słuchajcie, i w ogóle poczułam solidarność w czystej postaci. Taką solidarność, która motywuje do działania, wymazuje poczucie samotności i daje ogromny wiatr w skrzydła. Umacnia. Czułam się silna i dzielna i pomyślałam sobie, że nawet jeżeli z tego spotkania nie wykluje się żadna przyjaźń, to i tak warto było. Poza tym w moim telefonie pojawiło się ponad 20 nowych kontaktów. 20 cudownych, ambitnych kobiet, do których zawsze mogę napisać. Wszystkie zadeklarowały wsparcie, a wiecie, fajnie jest być częścią grupy. Pomyślałam sobie też, że przy kolejnym samotnym wieczorze zawsze mogę napisać do którejś z nich, bo może z czasem coś się z tego wykluje. No i w ogóle tak po ludzku żyć mi się zachciało. Kocham samotność, tak jak wspominałam, jestem introwertykiem. Potrzebuję dużo czasu sama, właśnie sama ładuję akumulatory, nie wśród ludzi, ale potrzebuję też przyjaciół. No i kocham kobiety. A te, które poznaję w Izraelu, nie przestają mnie inspirować. Ile siły mają w sobie te babki? Jak dla mnie zdumiewające. I tym pięknym akcentem chciałabym zakończyć mój pierwszy podcast. Mam nadzieję, że nie zawiódł waszych oczekiwań. Tych, którzy nie znają mnie z YouTube'a, serdecznie zapraszam na kanał Izrealia, gdzie opowiadam o izraelskich realiach, czyli realiach życia w Izraelu. Macie tam jakieś 70 filmów do nadrobienia. A pozostałym widzom dziękuję za zaufanie i odsłuchanie mnie w nowej formie. Życzę wam dobrego nowego roku, pełnego prawdziwej, szczerej przyjaźni. Otaczajcie się dobrymi ludźmi. Ściskam i do zobaczenia oraz do usłyszenia.